Siemanko, sponsorem dzisiejszego filmu jest Doji, producent telefonu S98, który jak widzicie tutaj ma dużo chromów i tarczę zegarkową na plecach. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Pokazuje 10.08 i że Lucy może do nas dzwonić. Także można odtwarzać piosenkę One Day. Jeśli chcecie, to macie link poniżej w opisie. Wczoraj Adrian, kolega enduroboya, zostawił mi na warsztat ten rower. Adrian chce, żebym mu odświeżył ten rower, naciągnął łańcuch i zajął się najpoważniejszym problemem. Czasem zdarza się tak, że kiedy mocniej depnie się w korbę, to w tylnej piaście coś tam strzela i według Adriana są to dwie zapadki w tej piaście, które niekoniecznie dobrze działają i chce, żebym po prostu... Chce, żebym właśnie tam zajrzał i ogarnął, żeby tego nie było, bo to jest takie, sprawia, że ten rower jest bardziej badziewny, niż jest w rzeczywistości. Żartuję oczywiście. To jest kozacki rowerek. Zaraz Wam więcej o nim opowiem. Przy tym rowerze mój niestety popada w kompleksy. Po pierwsze dlatego, że to wygląda jak taki twardziarz z grubymi butami, z wielkimi mięśniami jak ten Pike, a mój to taka galeryjka z biżuterią, ze złotem, cienkie buciki na obcasach, biały amortyzator. Troszkę inaczej się one prezentują. To był rower składany z wielu części, które nie były jakby fabrycznie razem połączone. To rower jest praktycznie na osprzęcie takim, jak w jakim sprzedawano go przez Rose'a. Cena tego rowerku wynosi ponad 5000, kiedy był nowy. Ten myślę, że z wszystkimi częściami jakieś 4. Także taką macie różnicę. Próbuję tutaj nasłuchiwać tych zapadek, ale za bardzo nic nie słyszę. Widzę za to rdzę na tej zębatce, co mi się nie podoba i to na pewno usunę. Ale trzeba tam zajrzeć do środka. Zanim zacznę grzebać w piaście, zdejmę tarczę hamulcową, żeby żadna kropla tłuszczu się tam nie dostała i nie sprawiła, że hamulec będzie piszczał czy gorzej hamował. Przyjrzałem się tym zapadkom bardziej szczegółowo i widzę, w czym jest problem. Część tych zapadek nie wraca do pozycji pionowej z taką siłą jak inne. Jest to spowodowane według mnie tą sprężynką, tym kółeczkiem metalowym, które naciąga właśnie te zapadki i właśnie przez nią jest jakaś taka nierównomierna siła nakładana na te ząbki i część działa dobrze, a część nie. Ciężko będzie to zrobić, bo to trzeba będzie pewnie wymienić całe to kółeczko, ewentualnie jakoś je naciągnąć. Na razie wyciągnę wszystkie zapadki, to kółeczko, przeczyszczę to i zobaczę, w jakim to wszystko jest stanie i to kółeczko jak wygląda po wyciągnięciu. Rozmawiałem przed chwilą z Adrianem i dowiedziałem się, że to kółeczko tutaj jest z kółeczka do kluczy, takie wiecie, od kluczy. I to jest taka metoda, żeby podgłośnić piastę, która gdzieś tam w jakichś poradnikach DIY chodzą i się mówi, że jeśli zamieni się taką sprężynkę na to kółeczko od kluczy, które jest grubsze, które jest mocniejsze, to piasta będzie głośniejsza. Widać, że to nie jest idealne kółeczko, tylko jest ten kształt taki troszkę nieregularny, choć starano się bardzo, żeby to wyszło na dobre, ładne kółeczko. Ale właśnie przez to, że jest w nieregularnym kształcie i w jakimś miejscu na przykład mocniej jest zgięte, a w jednym mniej, to te zapadki nie będą działały równo. I takiego kółeczka sposobem domowym ciężko będzie strasznie wygiąć i dlatego ono nie działa. Najlepiej będzie zwrócić do poprzedniego kółeczka, żeby to się nie działo, albo wymienić na takie oryginalne, które będzie miało naciąg mocniejszy niż poprzednie. Po złożeniu tej sprężynki i zapadek nadal dwie zapadki gorzej chodzą. Spróbowałem tą sprężynkę jeszcze jakoś nagiąć, ją wyregulować, żeby jednak wszystkie zapadki równomiernie chodziły, ale uzyskałem tylko taki efekt, że
inne dwie zapadki słabiej teraz chodzą. Więc tak naprawdę to może być syzyfowa praca i bardziej się opłaca zdecydowanie kupić nową sprężynkę, która będzie o równej grubości jak to kółeczko od kluczy, tylko będzie kosztowało 20-30 zł. Będzie to oryginalny sprzęt, który na pewno dobrze posłuży, a nie taka partyzantka. Także złożę tą piastę, wyczyścimy ten rower, zajmiemy się paroma detalami, a Adrian będzie musiał sobie zamówić tą sprężynkę, jaką tam będzie chciał, i wymienić po prostu tą, albo może mi podrzucić wtedy ten rower z nową sprężynką. Nadszedł czas na naciągnięcie łańcucha i założenie koła. Pytaliście mnie ostatnio, jak to zrobić, także pokażę Wam, jak ja to robię. Akurat w tym rowerze jest ciekawy system, którego jeszcze nie widziałem na żywo. Pokażę Wam też, jak to zrobić w moim Octane One, bo tam jest bardziej powszechny rodzaj mocowania koła. Tutaj jest według mnie bardziej przemyślany, troszkę bardziej skomplikowany, ale łatwiejszy w naciąganiu koła i w równomiernym, nie wiem, ustawieniu jego. No, to jest ciekawy system. Dobra, zakładamy łańcuch i koło. I tutaj tak właściwie nic nie trzeba regulować przy tym. Teraz widzicie, łańcuch jest taki za bardzo nienapięty, ale pomimo tego, że śruby są luźne, to nie mogę regulować tego koła przód-tył, tylko robi się tutaj to tymi śrubami, luzując te śruby. A jeśli chcecie takie super narzędzie od Kingtony, to macie link do zakupów poniżej w opisie oraz kod rabatowy. Jeśli chodzi o tego typu taki prosty hack w tym rowerze, w większości rowerów, w większości dirtówek raczej będzie coś takiego. Jest to tak naprawdę trudniejsze, bo musicie korzystać z dwóch rąk, patrzeć jednym okiem tutaj, drugim okiem po drugiej stronie, czy koło jest równo w tylnym trójkącie ramy, jednocześnie ściskając śrubę. Ja czasem sobie też pomagam po prostu ręką, tutaj wypycham koło tą ręką od ramy na zewnątrz i jednocześnie kręcę kluczem. No i tak staram się mieć sztywny łańcuch. Potem dokręcam drugie koło, no i patrzę, czy tarcza hamulcowa nie trze o okładziny. No i niestety widzicie, tak jest to troszkę niewygodne. Jest to mocowanie zdecydowanie mniej precyzyjne. W tamtym rowerze możecie raz ustawić haki i będziecie mieli łańcuch zawsze naciągnięty, dopóki się nie wyciągnie dalej. Ale tutaj za każdym razem musicie ustawiać, co jest po prostu irytujące. No i tak to wygląda. No i rowerek odświeżony. Nasmarowałem i przyczyściłem jeszcze łańcuch. Dodałem brakujący korek kierownicy i wymieniłem jeszcze śrubki od Pro X-a na niebieskie. Miałem do wyboru czerwone, złote, ale stwierdziłem, że no, z oczywistych względów niebieskie będą tutaj najbardziej pasowały. Myślę, że ten rowerek jest fajnie odświeżony. Co z tą piastą? Już zależy trochę od Adriana, czy zechce zamówić tą sprężynkę. Dam mu ten rower w takim odświeżonym stanie. Myślę, że będzie zadowolony. Idę teraz jeszcze z nim na dół. Przetestuję na jeździe testowej, czy ta piasta nadal skrzeczy, czy te zapadki nadal źle funkcjonują. Według mnie no, nadal ten problem będzie, ale może wydarzy się jakiś cud. Ojojoj, niestety cały czas trzeszczy. No nic, to nic nie pomogło. Trzeba się zająć tą sprężynką, żeby ją wymienić na jakąś nową, bo ten problem będzie cały czas i to nie jest przyjemne w czasie jazdy. Mam na sobie kask i lampki, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo na drodze, bo jadę jeszcze go potestować na bikeparku Kazura na pump tracku. A pamiętajcie, że jak się ściemnia, tak jak teraz już o 16-17, to możecie założyć lampki, żeby zwiększyć swoją widoczność na drodze i poprawić w ten sposób swoje bezpieczeństwo. A jeśli chcecie, żeby blog rowerowy wysłał Wam takie naklejki promujące bezpieczną odległość między rowerzystą a samochodem 1,5 metra, to napiszcie do nich na Facebooku, dostaniecie je za darmo, wyślą Wam je na podany adres. Dzięki Wam za oglądanie, to by był chyba też ostatni odcinek o dirtówce w najbliższym czasie. A później zobaczycie, co będzie.